Witam Państwa w komentarzu woltowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk woltowy na maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 29 stycznia, godzina 7.53. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie, moim zdaniem, najciekawszych parach w tej chwili, jakie obserwuję na rynku. Tradycyjnie rozpoczynamy od głównej pary walutowej, czyli eurodolara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to to, iż kurs ten podjął próbę wybicia wyżej na bazie przede wszystkim ostatniego głębiego Fedu i słabszych danych ze Stanów Zjednoczonych. Generalnie Fed, można powiedzieć, że był bardziej głębiej, ponieważ stanowisko, które zarysowałem się w komunikacie, wyraźnie wskazało na to, że jakby poziom, nie wiem, prędkości, szybkości podnoszenia stóp w 2016 roku może być niższy z uwagi na dane fundamentalne i przede wszystkim zagrożenia dla globalnego wzrostu. No, rynek odebrał to dość można powiedzieć ostrożnie, ponieważ na samym początku jakby rynek jeszcze nie zdecydował, czy to jest dobra informacja, ponieważ Fed jakby argumentował swoje bardziej głębie stanowisko poprzez obawę o gospodarkę, to de facto nie jest wspierające dla bardziej ryzykownych aktywów. No niemniej ostatecznie rynek doszedł do wniosku, że jednak jest to bardziej głębi Fed i oczekiwania na podwyżkę stóp w marcu spadły do około 20-25%. Tutaj widzimy ciekawy układ, ponieważ widzieliśmy już teoretycznie wyjście powyżej średniej stosesyjnej. Teoretycznie tutaj pokonaliśmy jakąś tutaj lokalną linię trendu. No i ten pullback. Ten pullback generalnie ma, to jest temat dzisiejszy i wydaje się, że on głównie wynika z tego, co się wydarzyło na parze dolar do jena. O tym będziemy mówić właśnie. Także jakby umocnienie dolara, które wystąpiło na zestawieniu z jenem, jakby przełożyło się również na jakieś potencjalne ruchy na głównej parze walutowej, a nie są to bezpośrednio ruchy, które były powiązane z wyceną dolara. No i właśnie, drugą parą jest dolar amerykański do japońskiego jena. No i tu widzimy potężny skok zmienności, około 2%. No i kwestia tego, co tutaj się takiego stało. Otóż oczekiwano, że Bank of Japan, tak naprawdę oczekiwano 50-50, można powiedzieć, że było 50% szans na to, że Bank Japonii coś tutaj wprowadzi. Prawdopodobnie mówi się o zwiększeniu ewentualnej masy skupu aktywów kiwi. No i okazało się, że BOJ poszedł troszkę inną drogą. Obniżył stopę depozytową dla swoich depozytów deponowanych, powiedzmy, w Banku Japonii dla komercyjnych banków do minus 1,01%. No, rynek odebrał to dość dobrze, jak widać w przypadku jena czy też Nikkei. Nikkei zanotowało dość pokaźny wzrost 2,8. Wsparło to generalnie nastroje w Azji. No i w konsekwencji przełożył się również lekko na rynek walutowy. Otrzymaliśmy, powiedzmy, jak Państwo widzą, tutaj już po prostu nie oglądało to tak, że będziemy schodzić niżej, że będzie to jakieś wybicie z tej szerokiej konsolidacji. Nawet tutaj wiem, że pojawiają się jakieś głosy analityków technicznych o jakiejś szerokiej formacji RGR. Mogą mieć miejsce. Generalnie z RGR-ami to można należy traktować, powiedzmy, dość umownie, czyli sam układ, jakby schemat, czyli ten, żeby wystąpiło ramię, głowa, ramię. Czasami są te formacje jakby niedokładnie odzwierciedlające to, co powinno być w teorii. Chodzi o sam układ, powiedzmy, formacji świec i generalnie wykresu, a niedokładne pewne, niekoniecznie o wszystkie proporcje, czy też o ruchy na wolumenie. No i właśnie tutaj generalnie z jednym podbicie wyceny dolara amerykańskiego. No i już widać, że generalnie wydaje się, że tutaj 120,71 od góry i 118,74 będzie tutaj stanowić jakąś tutaj konsolidację właśnie w tym zakresie dla tej pary. No i ale to, co jakby zmienia na temat tego, co zrobił BOJ, to jednak to, że jednak poprawił troszkę sentyment wokół bardziej ryzykownych aktywów i przynajmniej ten sentyment powinien się przenieść również na początek sesji w Europie. No i właśnie, jeżeli mówimy o sesji w Europie, to należy zakładać tutaj, przynajmniej w mojej opinii, że zobaczymy dzisiaj pewne wzrosty na złotym. Wczoraj dość udana sesja na polskie aktywy, generalnie udana sesja na rynkach wschodzących, przede wszystkim z uwagi na podbicie cen ropy, tutaj jakby zapowiedzi ograniczenia produkcji, cięcia produkcji o około 5%, dość skutecznie przyczyniło się do wzrostu popytu, tym bardziej, że ropa ma gdzie odbijać, w konsekwencji jakby te waluty emerging markets, które zwyczajowo są w jakiś tam sposób skorelowane z wyceną ropy, mogą również korzystać, tylko w przypadku złotego bardzo udana aukcja, wydaje mi się, że wczorajsza aukcja 8 miliardów papiery za obligacje za 8 miliardów stały dość skutecznie uplasowane przy popycie 12 miliardów, także faktem, że generalnie chodziło o krótsze papiery, które
kupowane są głównie przez banki lokalne raczej i tutaj traktowane są jako w pewnym sensie próba wyłączenia z podatku od aktywów bankowych. Niemniej zmienia to faktu, że po obniżeniu ratingu pojawiły się jakieś głosy, no że troszkę może być trudniej na rynku pierwotnym. Jak na razie nie ma tych negatywnych sygnałów. No i tutaj widać, że to co mówiłem, też możemy stwierdzić, że jest tutaj jakaś formacja typu RGR, czyli mamy dwa ramiona, mamy szczyt, mamy wyraźnie zarysowaną linię szyi w okolicy 4,44, nawet zobaczymy dokładnie, gdzie ona to przebiega. Tutaj, jak Państwo widzą, 4,44, aczkolwiek tutaj bym się pokusił nawet o 4,40 raczej, 4,44. No i generalnie wygląda tutaj, że mam około 4-5 groszowy zakres tego ruchu. No wypadałoby to gdzieś w okolicy tutaj wsparcia na 4,40-4,39, czyli technicznie to się fajnie zgrało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie dzisiejszej sesji. Raczej stawię na to, że złoty umocni się na większości zestawień, czy to już mówimy o franku, czy też mówimy o dolarze amerykańskim. Ostatnią parą jest NZD-USD. Para, która, jak Państwo widzą, próbuje tutaj odreagowywać. Również przede wszystkim z uwagi na to, co się dzieje na rynku surowców, czyli wyżka cen ropy podbija nam miedź. Miedź podbija nam większość różnego rodzaju surowców, także pary surowcowe typu NZD, CAD, rubel, AUD prawdopodobnie będą dzisiaj podobnie jak w ostatnich dniach będą zmagały się tak naprawdę z zwiększonym popytem ze strony podaży. No i tutaj ciekawy temat w przypadku tamtejszego banku centralnego. Tutaj ten lokalny spike w dół miał podłoże właśnie takie, że RBZ otworzył tak naprawdę drzwi do kolejnych obniżek stóp procentowych z uwagi na globalny wzrost gospodarczy, w związku z tym to, co powiedzmy było już odsunięte w pewnym sensie na NZD, znów się pojawiło. Wygrali te zagrożenia z tytułu polityki monetarnej, dość skutecznie ważą również na AUD, na NZD, ale z technicznego punktu widzenia, jak widać, wyraźnie trend spadkowy. Lokalnie wydaje mi się, że ewentualne podbicie pod 0,6616, być może to jest linii trendu, raczej tutaj na razie bym się przynajmniej nie spodziewał znaczy jakiegoś mocnego odwrotu od pozycji krótkich na tej parze, czy też ewentualnych zwyżek na rynku surowcowym. Nie oczekiwałbym tutaj raczej jakiejś próby podbicia. Kluczowym oporem w mojej opinii wydaje się 0,6866. No, wybicie tego zakresu generalnie zmieniłby układ jakby całościowo sentymentalny na tej parze i mogłoby to prowadzić do faktu, że do jakiegoś mocnego drogowania. Do tego czasu raczej delikatne drogowania i konsolidacja pod linią trendu. Dziękuję za uwagę.